Cześć Manko, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Niedziela godzina. Godzina 19, gdy, gdy nagrywamy ten odcinek. No i słuchajcie, temat jest taki, pojawił się nowy pik, pojawił się nowy pik z ikoną. da takich pików na tym odcinku otworzę e, łącznie łącznie 7 wraz z tym swoim pikiem. Ogólnie trzy składy tutaj trzeba wymienić. Cena troszkę powyżej 300 tysięcy monet patrząc na to, że mamy skład 8-7 z informem 87 bez informa, 86 również z informem. Już sobie tutaj na webapie coś, coś przygotowałem, jeśli chodzi o te składy, więc w łatwy sposób sobie to przepalę. No i nowość, jeśli chodzi o, o tego player pika, to jest to, że mamy tutaj ikony Thunderstruck potencjalnie do trafienia. No to tutaj już jest kilka ciekawych opcji do wyboru, takich jak chociażby pan Ronaldinho, prawda? Który chyba z Thunderstrucków wygląda najciekawiej. Zresztą pokażę wam Thunderstruck ikony, które tutaj. Potencjalnie, potencjalnie oczywiście to słowo klucz Możemy możemy trafić Cruyff, Ronaldinho, Puskas, Thierry Henry. No to są naprawdę ciekawe karty, prawda? Gdyby się udało tutaj któregoś z tych zawodników po prostu upolować. Ja jestem troszeczkę <coughs> chory, pewnie, pewnie częściowo to słychać. Stąd też, stąd też Słuchajcie, jakoś tak bardzo nie będę się skupiał na pozostałych tych kontentach Które tutaj być może dzisiaj się pojawiły Wyłącznie, wyłącznie te, te ikony a najpierw ikony u widzów A potem finalnie ta ikona u mnie No to zaczynamy, słuchajcie Zaczynamy pierwszą ikoną u widza Także zobaczymy co to tutaj Będzie Troszkę tych ikon tutaj otworzymy Zobaczmy w takim razie Czy pierwsza już tutaj będzie szczęśliwa Samuel Eto ok. bardziej martwi mnie to, że nie widziałem tutaj żadnej ikony Thunderstruck, prawda? Więc. Yy... No, Samuel, za 750 tysięcy. Myślę, że jak najbardziej można być zadowolonym z takiego trafu numer 1. No, to lecimy z ikonką numer dwa. Tędy to naprawdę był, był całkiem niezły, patrząc na ten traf numer 1. <laughs> u widza. W takim razie druga ikona, drugi player pick również również u widza. Potem przejdziemy do. chyba jeszcze jednego pika u widza. I potem dopiero do pika mojego na moim koncie. Także zobaczmy, Pik numer 2. Jest Smith w tej lepszej wersji. Jest też Kafu 91. Jak to się cenowo rozkłada? Kafu, Kafu 708 tysięcy. A Smith w tej wersji kosztuje 300 tysięcy. Nie no, raczej zdecydowanie Kafu zdecydowanie trzeba tutaj wybrać. Wydaje mi się, na prawą obronę wygląda rzetelnie. Po prostu wygląda. Taki kafu, że tal nie jest, PlayStyle Plus, który on ma tutaj. O, oh, okej. Okay. Czyli po prostu bateryjka. Czyli po prostu w jego wypadku e, bateryjka. Ale 91 rzutek. Dobry, solidny, prawy obrońca. Także bierzemy sobie tutaj kafu. Także dwa trafy powyżej 700 tysięcy monet, Nie ma tragedii. No to czas na iKonkę numer 3 u Widza. I zobaczmy tym razem na PC. Wcześniejsze dwie na PlayStation. I teraz. Oj, 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 zdecydowanie. Zdecydowanie. Najgorsza ikona. Już myślałem, że każdy traf to będzie, słuchajcie, powyżej... powyżej... Yy, no 500 tysięcy monet, ale jednak jednak troszkę brakuje, wezmę tutaj a z Brakulaku. No to czas na ikonkę numer 4 i ponownie na pc -cie. Na razie ten PC nie był szczęśliwy, ale może teraz dwóch bramkarzy i Pires89. Cóż, wybierzemy tutaj Solidność, a wydaje się najsolidniejszym wyborem z tych trzech zawodników Petr Czech na brameczkę. No i czas na ikonę numer 5 i tutaj będą dymy, będą dymy, bo widzę, że tutaj Root Hulit jest gotowy na przepalenie. Dlaczego tak? Nie mamy, nie mam pojęcia. Ale robimy to. Przepalamy Hulita90 na player z Co tu się dzieje? Mam nadzieję, że tutaj użytkownik się nie pomylił, który tutaj udostępnił to konto na PC. Jeśli tak. No to trudno, bo już ma problem. Przepalony Hulit. Przepalony Hulit. I zobaczymy, czy było warto za Hulita. Czy może właśnie ktoś specjalny tutaj trafi do klubu. Pirlo 90, bardzo proszę. No dobra, to czas na ostatniego szóstego pika UV za tym razem na Xboxie, także przyniosłem się z PC na Xboxa i zobaczymy co tutaj, co tutaj podpasuje naszemu widzowi. ojojojojojoj. Oj, 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 oj. Tylko pani Smith tutaj, tak naprawdę jest legitym wyborem w cenie. No i ona tam kosztuje, chyba poniżej, prawda? Tych 300 tysięcy monet, 200. 7280 280 hakiem, więc troszkę poniżej tej ceny SBC, a teraz już czas na tego potężnego pika u mnie. Zobaczymy, zobaczymy, co się dzieje. No dobra, no to po otwarciu, słuchajcie, te pierwsze dwie chyba były najlepsze, prawda, co otworzyliśmy. A tu mam ostatni skład do, do wymiany, no więc lecimy z tą u mnie. No i zobaczmy, zobaczmy, co to się tutaj wydarzy. Ale ten przepalony hulit, kurde, no co gościu tutaj, co gościu uczynił, prawda, <laughs> żeby dostać tam pirlo? No nieźle prostu, słuchajcie, nieźle. No dobra, dobra, no to w takim razie zobaczmy co u mnie z ikon tutaj podstawowych. ajajaj, jaj aj. Panie kochany, no jest czabi Alonso, prawda? 89, najlepszy, najlepszy traf tutaj. Ymm, no, no, no. Co on tutaj ma? Podania górą. Ymm, on ma też cenę nieziekałą, bo typowo foderową, także pierwsze dwie ikony obiecujące pozostałe. Już trochę, już trochę gorzej. Dajcie znaka, co wy trafiliście. no i trzymajcie się. Dzięki za ten odcinek, <laughs> a ja się idę dalej kurować.